22 grudnia 1985 roku o godzinie 15:10 na oddziale wydobywczym G3 kopalni węgla kamiennego Wałbrzych doszło do tragicznego w skutkach wybuchu metanu. O godzinie 15:10, kiedy doszło do tragicznego wybuchu, pamięć tragicznie zmarłych górników uczczono na cmentarzu przy ulicy Moniuszki. Obok kaplicy cmentarnej stoi wielka granitowa tablica upamiętniająca tragedię. 18 zniczy upamiętniających tragicznie zmarłych kolegów zapalił Andrzej Zieliński, maszynista kopalnianego elektrowozu. Był w pobliżu epicentrum wybuchu metanu i jako jedyny cudem przeżył. Odniósł jednak poważne obrażenia. W uroczystości na cmentarzu uczestniczyli również członkowie rodzin ofiar katastrofy. Co tragedia zaistniała na kopalni Wałbrzych na poziomie minus 200 metrów w przekopie trzecim zachód. Maszynista wjechał w rejon, gdzie znajdował się ląd metanowy i od tego lądu metanowego poszedł metan w stronę punktu załadowczego, gdzie już nagromadził się, musiał być ten metan między 4 a 14 i nastąpił wybuch. I jak nastąpił wybuch, to wtedy zginęło tych 18 górników. Gdzie pan był wtedy? Czy pan też był w polu rażenia? Czy może pan w ogóle miał tam się też zjawić, a jednak się pan nie zjawił? Ja tam miałem właśnie jechać i mój zastępca pojechał za mnie. Byliśmy na rozjeździe głównym, był taki główny rozjazd na kopalni. Ja miałem tam jechać, ale on podeszedł do mnie, że on tam pojedzie na początku, a potem ja tam sobie dojadę do nich. Ja po prostu byłem sztygarem zmianowym i prowadziłem tą zmianę. Nadzorowałem tej pracę tych górników. Jak pan wspomina te momenty? Wiem, że to są ciężkie pytania, ale jak pan wspomina sam moment, no doszło do wybuchu, pierwsza myśl, pierwszy widok? No pierwsza to była informacja, bo pociągiem jechał, za tym maszynistą jechał pociąg normalnie osobowy. Gdyby ten maszynista nie wyprzedził tego pociągu osobowego, to wtedy byłaby jeszcze większa tragedia, bo zginęło o wiele więcej górników. Ale ponieważ on wyprzedził ten pociąg osobowy i dojechał ten pociąg osobowy, zobaczył, że trakcja elektryczna leży na swągu, czyli na ziemi. I podeszedł do radiotelefonu i kierownik zmiany poinformował mnie. Słuchaj, nastąpił wybuch metanu. Szykuj się na najgorsze. Wiadomo, wtedy rusza akcja ratownicza. Ile trwała ta akcja? Czy udało się kogoś wtedy uratować? Jak to wyglądało z waszej strony? No i udało się, znaczy uratować i uratować się tutaj obecnym maszynista, który był maszynistą i wjechał. Nie wiem, jakim sposobem on się uratował, bo ten mój zastępca zginął tam właśnie w tym miejscu. Jego włosy zostały opalone. Mało tego, to z niego on się zrobił nagle taki mały, jakbyśmy go stamtąd wyciągali, nie? No uratował się, został wyciągnięty stamtąd, przewieziony natychmiast do szybu, wywieziony na powierzchnię, przewieziony do szpitala, gdzie przez długi okres czasu dochodził do siebie. Górnicy, którzy tam zginęli, co oni w tym momencie robili? Gdzie oni pracowali? Znaczy, wybuch nastąpił w punkcie załadowczym, ale część tych górników znajdowała się w dowierzchni. Gdy nastąpił ten wybuch, oni przechodzili przez ten rejon zagrożony i tam właśnie oni zostali, po prostu się podusili się i tak dalej, nie? Kopalnie na terenie Wałbrzycha, w sumie też Nowej Rudy, to są kopalnie metanowe, jedne z najcięższych kopalni i najbardziej niebezpiecznych na świecie. Nie mieliście wtedy maszyn, nie mieliście jakichś, nie wiem, właśnie maszyn, które wam mówiły o tym, że ten metan tam się zbiera? No, była metanometria automatyczna, po prostu to był taki przekop bity kiedyś w kamieniu, gdzie jeździły elektrowozy. No to tak jakbyśmy powiedzieli, że w tym miejscu, gdzie nie ma żadnego drzewa, nam drzewo spadnie na głowę. Po prostu przyzwyczajenie do tego, chociaż były tablice metanowe i tak dalej, trzeba było ten metan mierzyć, ale prawdopodobnie, no, nie chcę tam wchodzić w rolę, znaczy to, co mówiła komisja i tak dalej, urząd górniczy, nastąpiło pęknięcie w stropie i nagle ten metan zaczął się wydzielać do tego przekopu. Ponieważ dowierzchnia została lekko posadzona, zatrzymany został przepływ powietrza i nie było na tyle powietrza, żeby ten metan został rozrzedzony. No i tak się stało. Co winni tym być? Człowiek jest najsłabszym ogniwem. I to zawsze tak było, że przed świętami, przed Waburką było najwięcej wypadków. Tak, byłem 21 lat ratownikiem, ponad 21 lat.
a w chwili wypadku byłem kierownikiem kopalniany stacji ratownictwa górniczego i w chwili wypadku wysyłałem zastępy ratownicze, żeby kolegom pomóc w usuwaniu skutków tego tragicznego zdarzenia. Właśnie, jeżeli chodzi o te skutki, jak duże one miały rozmiar? Co musieliście tam robić? No, wy też chyba jako pierwsi widzieliście, no niestety, zmarłych kolegów, te ciała. Chciałem tylko powiedzieć, że jako kierownik stacji byłem na powierzchni i powiedzmy koordynowałem te wszystkie, powiedzmy, działania mające na celu wspomóż kolegom na kopalni Wałbrzych. Wysyłałem zastępy ratownicze, mechaników w pełnym uzbrojeniu. Ja osobiście nie widziałem tych poszkodowanych, ale z tego, co opowiadali, no, ci poszkodowani nie wyglądali, powiedzmy, dobrze. Byli bardzo poparzeni, poranieni. Także nawet ciężko to opowiadać, ze względu na to, że było to, powiedzmy, tragiczne zdarzenie. Nie idzie sobie wyobrazić niektórych sytuacji. No właśnie, zawód ratownika na kopalni, przynajmniej w moim takim odczuciu, jest chyba jednym z najcięższych w ogóle, jeżeli chodzi o psychikę też w tym momencie, bo wy bierzecie udział w każdej takiej akcji. Przez 21 lat był pan także tutaj, szacunek ogromny, ale jak wykonywać w ogóle taki zawód? Nie jest, nie wiem, to jakieś obciążające? Nie jest to ciężkie? Nie przynosił pan tej pracy później do domu? Nie. Od razu mówię. Chciałem powiedzieć, że na ponad 5 tysięcy członków załogi było nas koło setki i to byli ludzie specjalnie wybrani pod względem psychicznym, fizycznym, wytrzymałościowym. Co roku przechodziliśmy bardzo specjalistyczne badania lekarskie i powiedzmy to wszystko powodowało to, że szkolenia, któreśmy tu przechodzili na Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego, byli tam, powiedzmy, fachowcy wysokiej klasy, którzy nas uczyli, jak mamy się zachowywać, jak mamy pracować, jak to wszystko, powiedzmy, ma być wykonywane w sposób bezpieczny, żeby nie narażać, powiedzmy, także siebie, czyli, powiedzmy, nas ratowników i, powiedzmy, zastępy ratownicze. Sama praca, no jak każda praca, człowiek nie mówi, że się przyzwyczaił, po prostu brał to, co było, z tym, że myśmy przeważnie szli po fakcie, jak już był wybuch, jak już był wyrzut, jak już był zawał, pożar, tośmy brali bezpośredni udział, ale powiedzmy tak, przy tych zdarzeniach bardzo tragicznych, my przychodziliśmy już właściwie po fakcie. Myśmy robili, brzydko mówiąc, porządki, trzeba było to wszystko pozbierać, poukładać, zdać na nosze, wywieźć na powierzchnię. Lekarz musiał to w bazie ratowniczej stwierdzić, że jest zgon, pomimo że człowiek był w bardzo fatalnym stanie ogólnym. Także po prostu, jak każda czynność, trzeba się do tego, to ja nie mówię, że się przyzwyczaić, ale człowiek, powiedzmy, wyszkolony w danym zakresie, daje sobie radę w warunkach, kiedy za każdym razem było coś innego, pomimo że były podobne, powiedzmy, zdarzenia, ale każda akcja ratownicza była inna, całkowicie inna. No właśnie, przez te 21 lat dużo wypadków pan widział, dużo zdarzeń w takich kopalniach dochodzi? Powiedzmy 10 przeżyłem, ponad 10, no z tym, że byłem także na tej akcji ratowniczej w 76 roku, jak zginęło 18 górników na kopalni Nowa Ruda, gdzie nastąpił wyrzut dwutlenku węgla na ścianie. Też tam braliśmy udział, tam ona była kilkudniowa ta akcja, ze względu na to, że trzeba było ostatniego znaleźć, który był zasypany masami powyrzutowymi. I też, powiedzmy, tam troszeczkę to inaczej wyglądało, bo tam nie było wybuchu, tylko był wyrzut dwutlenku węgla i mas skalnych. Także ci ludzie wyglądali normalnie. Powiedzmy, leżąc, nie można było powiedzieć, że on nie żyje. Po prostu on był czysty, nierozerwany, niezniszczony. Powiedzmy, normalny był. A on po prostu nie żył, bo został, powiedzmy, uduszony przez dwutlenek węgla. No właśnie, a tutaj to zupełnie inaczej wyglądało. Jak poznaliście tych swoich kolegów? Jak poznawaliście te ciała? No jeżeli one były tak mocno zniszczone, to w jaki sposób? To znaczy tak, każdy górnik ma przy sobie lampę, aparat i znaczek. Każdy, powiedzmy, górnik zjeżdżając na dół miał, powiedzmy, znaczek, który był jemu przypisany. I jeżeli nawet, powiedzmy, znalazło się zwłoki mocno spalone, mocno zniszczone, to ten znaczek, powiedzmy, nie uległ stopieniu, czy, powiedzmy, zniszczeniu i na tej podstawie
się go identyfikowało. Inna sprawa, że powiedzmy pobierając lampę, pobierając aparat i pobierając znaczek, zostało to wszystko odnotowane. Zresztą każdy sztygar, który ma na zmianie swoich ludzi, wie gdzie, który pracuje, co robi, jak się nazywa, powiedzmy jaki ma numer znaczka. To też było wpisane w naszą pracę jako sztygarów. To jeszcze tylko ostatnie na koniec pytanie, może ciężkie, jak pan nie chce, to proszę nie odpowiadać. Jak później rodziny tych osób tak chodziły? No bo do was, do ratowników, pewnie wszyscy chcieli się dostać, bo chcieli wiedzieć, czy ich syn, ich mąż żyje. To znaczy tak, chciałem powiedzieć, że w tych wielu zdarzeniach, które ja przeżyłem jako, powiedzmy, ratownik, my jako ratownicy nie udzielaliśmy takich informacji. Od tego jest, powiedzmy, kierownictwo akcji, jest kierownictwo bazy, jak wyjeżdżali z dołu, i oni udzielali tego rodzaju informacji. Nasze informacje byłyby, powiedzmy, bardzo bolące dla tych, którzy chcieliby, powiedzmy, dowiedzieć się o swoich najbliższych. Tym, że były przypadki, że na przykład mieliśmy już poszkodowanego, przychodziła rodzina, się pytała, to mówiliśmy, że jeszcze go nie mamy, albo jeszcze żeśmy go nie znaleźli, bo naprawdę jest ciężko powiedzieć drugiemu człowiekowi, że ktoś bliski jego po prostu nie żyje. Jest to bardzo ciężko.